Jestem Midgaraf, co w języku elfickim znaczy tyle co szary wilk. Zajmuję się na co dzień odkrywaniem historii z pogranicza, wszelkiego pogranicza, a więc także i zza horyzontu. Można powiedzieć, że jestem takim szarym bardem, tropicielem tajemnic i mitów, że jestem mitologiem. I to jest autentyczne, mówię tutaj o mnie, to nie jest żaden wymysł. Chcę przedstawić początek historii, która rozpoczęła się na skraju pewnego morza, a uważny słuchacz, dobrze albo nawet bardzo dobrze znający dzieje Śródziemia, powinien sam zgadnąć, gdzie i kiedy się te postacie pojawiają. Dokładnych tych wiadomości z pewnych względów, oczywiście, nie mogę ujawnić. Popękane od szarości, dawno nieużywane kamienne płyty ginęły pod warstwą szeleszczących suchych liści ostrokrzewów. Ze szpar śmiało wyrastały pęki wrzosów, ale miały one zostać niedługo zastąpione przez wszechobecny piasek. Kępki ostrolistnych zarośli zasłaniały brzegi ścieżki, obok której z rzadka sterczały szczerniałe, pokrzywione kikuty usłych, skarłowaciałych drzewek. Wędrowiec postawił stopę na szorstkiej, dziwnie równej powierzchni i spojrzał w dal. Gdzieś tam, na zachodzie, za rozdrganym od gorąca morzem piasku była ponoć wspaniała puszcza, a dalej niewyraźnie majaczący łańcuch brunatnych szczytów. Stanowiły one pasemko oddalone setki mil, tak nikłe nad ruchliwą Fatamorganą i tak cienkie, że nie miał pewności, czy to nie jedynie miraż przysłaniany przez duchy wydm. Ich kontury można było jedynie ustalić w idealny bezchmurny dzień, gdy czerwone słońce chowało się za ich postrzępione wierzchołki. Czy ten kraj przed nim jest cichy jak kraina umarłych, czy też spotka tu śmierć w łapach tych stworów, którymi straszono go w dzieciństwie? Potężnych, pierzastych, przypominających wielkie zmiennokształte wężosmoki, żywiących się pustką, piaskiem i samą ziemią. Amruniel czasem mówiła na nie rybołaki albo larwogryzy i tłumiła śmiech w dłoniach. Za górami, pełnymi wodospadów, nieznanych ptaków, dźwięków i zapachów, żyły ponoć elfy. Tajemnicze postacie o szpiczastych uszach, znikające o świcie w brzasku wśród liści. Potrafiące pleść materiał tak delikatny jak nić pajęcza, a jednocześnie mocniejszy od stali. A może to jedynie bajdurzenie starej Amruniel, tłumaczącej swój dziwny wygląd, choć jej uszy były zwykłe jak u każdego, i śpiewny głos pomimo sędziwego wieku. Szczególnie z tymi uszami było coś nie tak. Amruniel, gdy mówiła o nich, uśmiechała się szelmowsko i sama chwytała za nie. Ruszył dalej, rozważając nurtujące pytania, czy jej imię mogło coś znaczyć. Do tej pory myślał, że to po prostu imię, ale im dłużej dumał, przeskakując z płyty na kolejną płytę, tym więcej pytań rodziło się w jego umyśle. Dlaczego nie miała na imię tak jak inne staruszki z wioski? Katy, Nitia, Olega. Dlaczego jej rówieśniczki nigdy nie zwracały się do niej na ty, ale zawsze tak, jakby osoby, które znały ją już w dzieciństwie, jako kogoś szacownego w wieku podeszłym? Dlaczego nie można było wspominać jej imienia wobec handlarzy, tylko należało mówić babuszka? Dlaczego jej dom pustoszał, gdy do wioski przybywali karbowi w powykrzywianych maskach? Karbowi przecież nie rozmawiali z osobami, które nie prowadziły gospodarstwa, nie wytwarzały suszonej żywności, lekkich kolczyk z rybich łusek czy nici z rybich jelit. Kamienne płyty zaczęły parzyć w stopy. Wędrowiec założył przygotowane wcześniej według własnego pomysłu podeszwy z podwójnej skóry foki upolowanej daleko na północy. Obwiązał rzemyki w kostkach i ruszył dalej po nieruchomych płytach położonych tutaj chyba 1000 lat temu, a może i 2000. Gdzieś daleko z boku skrzeczał mały ptak. Jedyny ślad życia. Powinien siedzieć na jakimś krzaku, ale im bardziej wytężał wzrok, tym bardziej obraz żywirowych pagórków rozmywał się, a oczy zaczęły szczypać. Głos babuszki, słyszany w dzieciństwie, dźwięczał mu w uszach z każdym krokiem ku zachodowi. Co znajdzie za górami? Czy krainę elfów i nieznanych istot, których babuszka nie umiała albo nie chciała nazwać? Czy może tylko wypalone pustkowia, a na nich śmierć z pragnienia? Czy bajki o wielkich postaciach zmieniających się w skały obrzasku, o skaczących drzewach okażą się prawdą? Nie chciał ryzykować, ale wiedział, że trawiąca go tajemnica, rozprawiająca się nadzieja i nigdy zaspokolona ciekawość będą męczarnią daleko głębszą.
Coś pchało go ku przodom, ku krainom baśni, coś kazało mu zostawić spokojny dom na morskim brzegu, gdzie rozbijały się bałwany, coś kazało zostawić za plecami przyjaciół, nieustannie żeglujących po pustych falach do wielkich wschodnich ścian. Zresztą, cóż mogłoby go spotkać ciekawego w tych monotonnych płaciach gładkich, parzących kamieni wznoszących się na całe mile prosto z morza? Co mogło znajdować się wysoko tam, na wąskim szczycie nieosiągalnej Calormen? Co mogło naprawdę ucieszyć człowieka we wiosce, w której każdy dzień wyglądał tak samo? Nie, baśnie Amruniel musiały być znacznie ciekawsze. Tam było przynajmniej życie i to życie niezwykłe, tak pełne splątających się losów i pragnień, że nie mogło być tylko wyobraźnią. Bo po cóż było wymyślać historię o wielkim psie czy dziewczynie zamienionej w petrele? Dotarł do kolejnego niewielkiego wzniesienia, będącego raczej szeroką, płaską kupą żwiru i rosnącą między kamykami jakimiś suchoroślami ostrymi, czepiającymi się jego stóp, pozostawiającymi na skórze zadrapania i swędzące nieprzyjemne drobne ranki. Jego wzrok sięgał parę mil do przodu. Po obu stronach ginącej pod zawianymi wydmami ścieżki krajobraz był tu tak samo szary i pusty. Horyzont lekko drgał, czynił linię styku nieba z ziemią niepewną, jakby od teraz żaden pewny punkt nie istniał między gruntem i zenitem. Nagle wydało mu się, że w owym drgającym powietrzu widzi jakiś ruch. Coś jakby zawirowanie mirażu pełzło powoli do przodu, to przybliżając się, to oddalając i ginąc za nierównościami. Patrzył jak urzeczony na owo zjawisko, gdyż było ono jedną odznaką życia w tej niegościnnej krainie, aż nagle zdał sobie sprawę, że cokolwiek to było, kierowało się zakosami coraz bardziej w jego stronę. Zszedł nieco niżej, aby nie być widocznym na tle nieba, położył się na ziemi, przyspał parzącym żwirem i piaskiem. Tak zagrzebany obserwował, jak coś, co coraz bardziej przypominało skrzącego się po bokach wielkiego pierzastego węża, podąża w jego kierunku. Piasek wchodził mu w ubranie i drapał. Poczuł też, bardziej niż usłyszał, pomruk, czy raczej chrzęst biegnący w ziemi. Z przodu, gdzie powinna być głowa, pojawiały się co chwilę migające kolory. Zjawisko wciąż było niewyraźne, dopiero z odległości mili dostrzegł, że to, co początkowo brał za węża, czy może nawet pełzającego smoka, było rzędem jeźdźców przykrytych z wierzchów paskiem jakiegoś szarego materiału. Powoli dostrzegł ich odbijające się stroje, wciąż jednak nie dostrzegał skrytych w cieniu twarzy, a chylące się ku zachodowi słońce powodowało, że oświetlone były jedynie ich kontury. Grupa zatrzymała się nieopodal wzniesienia, na tyle blisko, że słyszał echo ich głosów, choć nie rozróżniał pojedynczych słów. Maleńkie z tej odległości postacie zeszły z wierzchowców i zaczęły formować jakieś urządzenie składające się z patyków, kilku sporej wielkości płacht. Sądził, że to jakiś rodzaj domu, jednak nikt nie wchodził do środka, bo urządzenie zaczęło się powoli obracać i chwiać jak cynowy talerz rzucony na stół. Gdy zapadł wieczór, postacie znikły mu z oczu. Oprócz tych oświetlonych jakimś nikłym światłem bijącym z urządzenia, otrzepał się i ruszył w ich stronę. Ciekawość wzięła górę. Kucał poza obrębem światła. Płachty powoli obracały się, na nich przetaczały się grudki zlepionego piasku, a z urządzenia kapała woda. Żywią się ziemią, pomyślał. A więc to prawda, to wszystko prawda. Nagle poczuł uderzenie w kark i stracił przytomność. Gdy się ocknął, leżał twarzą do ziemi pod płachtą przebitą do gruntu, tak sprytnie, że choć miał pewną swobodę, nie mógł się wydostać w żaden sposób. Spojrzał na boki. Znajdował się w czymś w rodzaju sporego namiotu z naciągniętego materiału o brzegach rozszerzających się na dole. Kątem oka nad sobą widział otwór i jedyną gwiazdę na niebie. Za ścianą ktoś gardłowo rozmawiał w niezrozumiałym języku. Większość dźwięków składała się z chrząknięć lub charczenia. Wyłapał tylko powtarzające się słowa, w których brzmiały dwa gharz i olog. Powtarzał się najczęściej i z wyraźnym naciskiem. Głosy podnosiły się, więc ludzie ci zapewne kłócili się o coś, być może o niego. Po chwili jednak twardo został wypowiedziany rozkaz. Turobe dinen! I głosy umilkły. Przypomniał sobie Amruniel, która czasem wypowiadała słowo dinen, zniżając głosy do szeptu, sprawiając wrażenie, jakby przekazywała jakąś wielką tajemnicę. Cisza uśpiła go. Śnił mu się niezwykły, niewysoki człowiek w kapeluszu z niebieskim piórkiem, który gwiżdżąc przeskakiwał z wydmy na wydmę, wielkimi susami krzycząc: jestem olog, nenie olog. Przy każdym lądowaniu, męcząc się pod płachtą, przetrwał do rana. Kiedy ocknąwszy się, spostrzegł, że od spodu otworzyły się materiale krople wody. Zlizał je, ile mógł dosiągnąć. Dniało i słychać było niewielki gwar. Wtem do namiotu wpadł snop światła, a za nim postać ubrana w przedziwny szyszak z wystającymi z boku kilkoma małymi srebrnymi rogami i maską.
Spod tej maski patrzyło czujne, zdecydowane oczy. Mężczyzna mający na sobie łuskową kolczugę podszedł do niego, odpiął płachtę i kazał iść ze sobą. Całe obozowisko utworzone było z kilku podobnych namiotów. Maszyny do wody nie było nigdzie widać, ale wojownicy dali mu się napić. Na miejsce podali mu też coś, co wyglądało jak kasza, smakowało jak pokruszony węgiel. Lekko też świszczało w zębach, jednak było sycące. Nie było szansy na ucieczkę. Grupa mężczyzn otoczyła go groźnie, wystawiając w jego kierunku metalowe szpikulce, nawet topory. Zamiast twarzy patrzyły na niego metalowe oblicza z wprawnymi w miejsca oczu czarni kryształami. Czuć było nerwowość i natarczywość. Tłoczyli się dokoła, potrząsając bronią. Nadaremno szukać było tam przychylności czy współczucia. Strach począł przedrzerać się w smutek i rozpacz nad skończonym w tak nieciekawy sposób życiem. Mężczyzna w rogatym szyszaku wskazał na niego i spytał. I Inzhe! Jego głos brzmiał metalicznie, odbity od licznych masek. Wędrowiec nie wiedział, o co jest pytany, ale zrozumiał, że powinien jakoś wytłumaczyć, kim jest. Wskazał więc na siebie i powiedział Mit. Mit Garaf. Po czym dodał słowa ze snu. Jestem Olog. Nynie Olog. Wydawało mu się, że podejrzliwość i zdenerwowanie grupy jeszcze narosło. Dzidy zaczęły się trząść jakby ze zdenerwowania, po czym nagle wszyscy wybuchli śmiechem. Rechotali tak głośno, powtarzając tylko Olog, Mit Olog i śmiejąc się jeszcze bardziej. Z tłumu wyszedł mężczyzna i z trudem dobierając słowa powiedział Ty nie Olog, Olog gruby i wielki, Olog troll. Wreszcie do wędrowca dotarło, jakie głupstwo powiedział i parsknął śmiechem. Skazał na siebie i udając wielkiego, człapiącego grubasa wykrzyknął Nenie Olog, mitolog. Nastroszone dzidy opadły, całkiem rozluźniły się dłonie, maski zostały zdjęte, za nimi ukazał się twarde, brodate, lecz rubaszne twarze. Imle mitolog let melon menin. Chodź jeść. Dziękuję, to całość.